Hubert.pl. Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mściwojewski, bomba. Hubert Mściciel. Pokaż te zegarki piękne do kamery. Do aparatu. Zapraszam, royalwatch.pl. Wjeżdża, rozjeżdża. Nie, tak z przymrużeniem oka. Ale zapraszam, royalwatch.pl. Skomentujemy najgłośniejsze wydarzenie z tej konferencji, czyli walkę twojego rywala, ale nie z tobą, na ściance. Widziałeś na pewno nagranie, co? Tak, widziałem nagranie. No i skomentuj. Co o tym sądzisz w ogóle? Co o tym sądzę? Pełen frajer, ale rozbawiło mnie to, bo znam Sadka, lubię Sadka bardzo, bo w porządku jest chłopak. Nie znam go jakoś bardzo, ale znam go i lubię go, bo no tyle. Ferrari jest kurwa frajer, bo wyjebał mu z Partyzanta, ale ogólnie sytuacja mnie bawi, no bo bawi mnie to, że ktoś dostał w łeb i tyle. Ale wolałbym, żeby to Sadek wyjebał jemu. No patrząc z twojego pryzmatu na pewno. To i tyle. Aczkolwiek... Podobno aczkolwiek, mocno mu obrażał rodzinę, nie? No nieważne, ja tak nie robię. Jak ktoś mnie obraża, to podchodzę, dawaj, a nie, no takie coś, wiesz... No, ja tak nie robię. Ja tak nie robię, nigdy bym tak nie zrobił. Z niejednym osobnikiem miałem brudny konflikt uliczny. I tak nie robiłem. Widzieliśmy tak. Nawet jeden twój konflikt uliczny. Sopotu. A myślałem, że mówisz ten, co mi oko prawie wydłubali. A to nie. A pytałem, mówisz, że to jakaś kotka była. To na nosie kotka. A, na nosie oko, kotka. Okay. Oko wydłubane. Słuchaj, powiedz mi, jak ty się czułeś? Na początku spytam się o te rundki, po tych rundkach. Dużo też tam się wydarzyło. Największa oglądalność na tej gali High League. Jak ty to widziałeś? Ogólnie zajebiście zrobiłem rekord wyświetleń wszystkich rundek, więc jestem zajarany, włodarze też. Aczkolwiek tego reszty nie będę komentował. No właśnie, był ten telefon od Zusie i... No i jedyne, kogo skrzywdziła, to moje dzieci, które teraz poszły do szkoły i nasłuchały się Farmazonów, bo jak wstawiłem na swój YouTube Bomba Scarface, zapraszam do subskrypcji, bo tam wstawiłem filmik wizytę u komornika, wyciągnąłem wszystkie wpłaty. O, do narodzin dziecka do dnia dzisiejszego, więc to totalny Farmazon i teraz takie 12-letnie dziecko to oglądało, poszło do szkoły i nasłuchało się, że ćpunka mefedroniara zadzwoniła, że kurde, ktoś na to dziecko nie płaci. I mefedroniara ma pożywkę. Patrz, skurwal się, uśmiechał w swoim kierunku. Właśnie nie może doczekać, aż go dotknę. No właśnie, to chyba najbardziej zabolało cię to, że to chodziło... chodziło o twoją córkę, tak? To chyba najbardziej zabolało. No tak, no. Absurd. Absurd, absurd, absurd. No ja mam syna jeszcze, nie? I też to słuchał. A to wszystko nieprawda, nie? Słuchaj, Bomba, powiedz mi kolejną rzecz. Wy stanęliście pomiędzy sobą na face-to-face tutaj, na face-to-face po rundkach, ale nikogo emocje nie puściły, żeby poszło coś dalej. No bo ja jestem, kontroluję się emocje. No właśnie, nawet nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj Amadeusz ciebie pochwalił u mnie w wywiadzie, że właśnie potrafisz się zachować, nie? Pod tym względem. Ja jestem bardzo opanowaną osobą. No... Wiesz, ta akcja w Sopocie z tym Kaluskim, no stary, jak mnie napadli przy moim synie, przy dzieciach i przy moim synie, no to nie mogli liczyć na to, że będą w moim mieście siedzieć sobie w knajpie i będą sobie siedzieć. Nie, nie wolno mnie napadać i potem sobie siedzieć u mnie w mieście. Tak to nie działa. No i tyle, więc to też nie było brak opanowania, to po prostu tak kazał obyczaj i tak trzeba było zrobić. Słuchaj, ty miałeś dzisiaj wypadek z tego, co widziałem. Opowiedz trochę. Wypadek, no co, tir, oczywiście frajerski tir, jechałem lewym pasem, szybko jechałem, no i wyjechał tir z prawego, musiałem odbić, ciszej. Co tu się dzieje w ogóle? Musiałem odbić, no i bok przetarty, nie, lusterko urwane, no dramat, nie? Lipa. Lipa. Słuchaj. Jest lipa. Jest lipa, jest lipa. A jak twoje nastawienie w ogóle przed tym pojedynkiem, to wszystko? Super, super, bardzo dobrze. Dużo lepiej. Zaczynam czuć to, tak fajnie, tak fajnie. Słuchaj, tak fajnie. Dużo ty lepiej się czujesz, dużo lepiej się czujesz teraz niż przed tym pojedynkiem, jak walczyłeś z Tarzanem? Nie, właśnie teraz się stresuję, wtedy się nie stresowałem i to jest to. No i właśnie do tego piję. Właśnie to samo pytanie zadam byłem Amadeuszowi. Ten pojedynek na pewno wywołuje w was dużo emocji, bo tu padło dużo słów. I to jest prawdziwy konflikt, jak wiemy, twój konflikt z Tarzanem.
No można powiedzieć Kuliszka wprost, że był udawany, tak? Nie, znaczy udawany. Znaliśmy się wcześniej. On się tam podpalał, jak ja go ten... No, znaliśmy się wcześniej. On mi dał tą walkę, bo powiedziałem. Ale to, że ja go tam odpaliłem, to ja go odpaliłem, no to nie mają. No widziałeś, ja go tam szpilki tylko mu takie, a on się tak odpalił, kurwa. Ja mu tylko Arturki wciskałem. Arturka, mówisz. A on, kurde... I tyle. Ty masz już gotowe kolejne pojedynki? Jest, już kolejka jest duża, kogo wybiorę, to tego, który najładniej poprosi. Norman Park miał na to swój sposób, ty musisz swój wymyślić. A właśnie, Lick the Klapek, będzie kurde Lick the Klapek. Ten sposób jest okej, okay. Ten sposób mi pasuje, będzie lizanie mojego klapka. Bomba, tobie pasuje. Ambro, następny chcesz być? Czy ty Kaluski? W sumie tak, Kaluski, możesz polizać klapka, to pogadamy. Słuchaj, tobie pasuje takie trochę życie na świeczniku? Obojętne mi to jest w zasadzie, nie spływał to po mnie, bo wchodzę do chaty, nie czytam tylko, odcinam się, ja mam wąskie grono znajomych, które nie jest z Instagrama. Nie jestem z Instagrama, Ja wiem i ja pytam się o to, czy temu wąskiemu gronu, które nie jest z Instagrama, nie przeszkadza to? Trochę przeszkadza, aczkolwiek, no co ja mogę, no tak jest i nic z tym nie zrobimy. Czasem jak jesteśmy gdzieś na imprezie, to muszę chodzić w kamieniarce, żeby ludzie nie zaczepiali. Serio? No w Warszawie jest dramat, znaczy dramat, no w porządku, no bo ludzie są mili, nie? Ale no serio, ostatnio mi dali kamieniarkę, żebym założył, mówi, kurde, weź załóż kamieniarkę, bo nie dojdziemy. Spotykasz się z... O, zobacz, Danis już odmawia wywiadu. Witam. Słuchaj, ostatnie moje pytanie. Właśnie, a nie spotykasz się z przejawami też agresji, bo... Nie. Ani raz. O, krótko. No bo nie, ani raz. Nie? Sami kurde mili ludzie, naprawdę. Ani razu się nie spotkałem z przejawem agresji. Fajnie. A ludzie, którzy do mnie podchodzą, gratulują, życzą powodzenia, chcą robić zdjęcie, są zajebiści. No i co, sam byłem kiedyś fanem i no, dziewczynki dzisiaj stały kurde na deszczu, to wysiadłem do nich samochodu, żeby sobie porobić z nimi zdjęcia, bo biedne dziewczynki stały tu, czekały przed bramą. No kurde, jak sobie z kimś takim zdjęcia nie zrobić? Powiem to teraz i powiem to po twojej walce. Wiesz, jak ja się czuję trochę dumny, bo ja mocno promowałem ten wasz konflikt, nie? Mocno, byłem od samego mocno, początku. Byłeś z nami. Była taka sytuacja, słuchajcie, że robiłem wywiad ten z Amadeuszem i jechałem na łeb, na szyję, na wywiad z Bombą, no nie? No, pod wikacem. Także, pod wikacem w kawiarni. Tak. Także co? Fajnie. Fajnie. Dzięki wielkie. W sobotę będziemy gadać w sobotę. I w sobotę rozmawiamy. Trzymaj się.